Słyszysz? Słyszę. Mamy moc. A bo tu ktoś jest. Ale jest tu ktoś? Witam, witam. Dzisiaj jesteśmy kolejny raz w opuszczonym szpitalu. Szpital powstał w 1900 roku, już ma ponad 100 lat. Kiedyś tu mieściła się dyrekcja firmy papierniczej, czyli tu była wytwórnia papieru i tu była ta dyrekcja. Potem po I wojnie światowej powstał już ten szpital tutaj, no i był czynny do 2010-2013 roku. No potem, jak wiadomo, wszystkie te szpitale zostały zamykane po kolei, no to ten też został zamknięty. No, kupił go po prostu prywatny właściciel, miał tu powstać dom samotnej starości, no ale tam były jakieś wałki, ten gościu pieniądze też nie wiadomo, czy były legalnie zdobyte, zdobył do realnie te pieniądze, no i nic z tego nie wyszło, nie wiem, czy on siedzi w więzieniu, czy nie, nie wiem, jak to tam wygląda. No i przejechaliśmy tu właśnie z badań pod kątem paranormalnym. Zapraszam też do tego filmu z pierwszej naszej wizyty, bo Wam się teraz pojawi. Za pierwszym razem, tak, może mieliśmy tu słabo. Ale było to ostatnio dużo ekip też, co pada zjawiska paranormalne i powiem Wam, mieli tu bardzo ciekawe rzeczy, więc nie wiem, że za pierwszym razem może myśmy mieli jakiegoś pecha, albo po prostu no nic w tym czasie się tutaj nie aktywowało. No przyjechaliśmy tu jeszcze raz zbadać to, bo nie mamy to tu jakieś super daleko, więc tak. Tu sobie już Dawid nagrywa, ja jestem J. Jacob. I tu mamy takie, widzicie, tu kiedyś były schody, takie drewniane, fajne. Wszystko oczywiście zniszczone. Ja też jak kiedyś nagrywałem 4 lata temu w tym szpital. Nie, jak on był w trochę lepszym stanie. I teraz Wam się pojawi ten link, jak chcecie zobaczyć. Zwykły urbex, bez paranormalii, jak on wyglądał. W trochę lepszym stanie. To możesz sobie tam zobaczyć. Dobra. Teraz bym przeszedł, tu nie ma jakichś bezdomnych, ale tak wstępne tutaj zeznanie, no nie było tu nikogo, więc no myślę, że to nikt nie będzie przeszkadzał. No. Jest to takim, powiedzmy, centrum miasta, ale też założę tryb samolotowy i pojedziemy z tym Spirit Talkerem i zobaczymy. Może tym razem będziemy mieć trochę więcej tutaj odpowiedzi i szczęścia w nawiązaniu kontaktu. Załaduje się. Ja sobie puszczę ten mój przyrządzik. Czy jest tu ktoś, kto chciałby się z nami skontaktować? Zawsze. Kim jesteś? Mam teraz dźwięk załączyłem. Kim jesteś? Ja mam na imię Paweł, są ze mną koledzy Dawid i Kuba. Jeżeli możesz, to zbliżę tego urządzenia, które mam w prawej ręce. No, powiem, no, jest ten szpital noczny, on trochę pokażę, bo tak trochę pokazuje tylko ten czujnik. Niektórzy tych moich poprzednich filmów nie wiedzieli to, więc tam jeszcze piwnice są dosyć ciekawe. Tu było ogólnie wejście główne. To była taka tablica informacyjna. Co się tutaj znajduje? Tu jest, jeszcze rzeczywiście nie rozwaliłem tak do końca. Tu widzicie, izba, tu była pierwsze piętro, izba przyjęć ginekologiczno-położnicze, sale położnicze, bo tu była ogólnie ginekologia. Radość. Chirurgia, oddział żeński i blok porodowy i ten. Tu jest jeszcze jeden, wam muszę powiedzieć, jak się to nazywa. Budynek i tam był dziecięcy. Tam też ciekawe, co tam wygląda. Nie wiem, czy tam gdzieś pójdziemy. Tu jak widzicie, proszę, były sale operacyjne, tu na te lampy pozostawały te wysięgniki tylko, bo lamp oczywiście nie ma. Ja za pierwszym razem, jak tu byłem, też tych lamp już nie było.
Tu mamy tak, widzicie, jeszcze to się zachowało. Jest oddział noworodków, blok porodowy. I chirurgia na lewo. Tu winda. Widzicie, dużo nie zostało. Radość. Kto z nami blok porodowy tu jest? Kto z nami tutaj? Kto się do mnie odzywa? Jesteś szczęśliwy? Szczęśliwa, szczęśliwa. Jak kobiety tutaj rodziły, szczęśliwa, że znowu ktoś tutaj cię odwiedza? Dużo ludzi ostatnio tutaj przychodzi, tak? Podoba ci się to, że tyle ludzi cię odwiedza? Ukrywasz się w ciemności. A możesz tutaj otworzyć jakimiś drzwiami? Albo stuknąć mocno w coś? Albo podejść do mnie, no mam takie urządzenie w prawej ręce, czy mnie. Po prostu dotknij go. Nie ukrywaj się, wyjdź z tych ciemności. My nie przybudzimy zrobić ci tutaj krzywdy. Proszę, podejdź tutaj. A tu gdzieś ten podał stawimy. Tu też by sale operacyjne chyba. Gdzieś. Nie wiem właśnie, czy to było tu. Sale poradowe, operacyjne. Jak masz na imię? Przedstaw mi się. Przedstaw mi się. Połóż jakimiś drzwiami, jeżeli potrafisz. Zrób to dla nas. Proszę. Pokój położny tu był. Aha, no się jeszcze plakietki zachowały. Widzicie, klimat robi to. Wiesz, chyba zawsze szpitale, nie? Wyschnienie, tak? A możesz po prostu poruszyć jakimiś drzwiami albo zbliż się do mnie, do tego urządzenia, które mam w prawej ręce. Obrażenia. Obrażenia? Doznałaś jakichś obrażeń? Jakie to były obrażenia? Fuj, tu jest zapach niezbyt ciekawy. Jakie to było obrażenia? Czy zmarłaś w tym szpitalu? Czy zmarłaś? Czy twoje dziecko zmarło z tobą? Czy twoje dziecko zmarło razem z tobą? Miałem 80 lat. 80 lat. Joanna. Joanna. O, jest w końcu. No widzę cię. Witam. Witam cię, Joanno. Witam cię, Joanno. Czy widzisz mnie? Czy mnie widzisz? Nie wiem, czy się kierować do góry. Bo jak tu mamy kontakt, czy nie, tu to wykorzystanie. Gdzie jesteśmy? Ile miałaś lat, jak zginąłaś? Czy był to wypadek samochodowy? Jakich obrażeń dostałaś? Jakaś kobieta mi się odzywa. Joanna. Dziwne. Obrażenia, że miała. Dziwny. Ukrywa się w ciemności. No a tutaj tą noc, mam 80 lat i pracowałem. Tutaj, no może to są więcej tych duchów będzie, może też pracownik, a ja nawiązałem z jakąś Joanną. Mi się wydaje, że ona obrażenia, mogła mieć obrażenia wypadku, przyjechać, no, bo tu no, jest porodowy był, nie? No. Mogła być w ciąży. No tak, kobieta. Tak, popatrz, wszystko pasuje, nie? Proszę, czy możesz się zbliżyć do tego urządzenia, które mam, ja mam albo kolega, zbliż się do nas. Alberta, czyli też, jest imię kobiety. Też kobieta z Poznania, no to może być więcej tego. Na szpital. Bo, powiedz mi, no to jest oddział ginekologiczny, jakby nie było głównie. Ale widzisz, tu było obrażenia.
Jakby kogoś słyszałem, jakby ktoś tu wchodził, ale dobra, może schizę mam, może nie. Może też, wiesz... To jest też w centrum miasta, to musimy też... Alberto, co robisz w tym miejscu? Czy zmarłaś tutaj? Powiedz nam coś więcej. Macie powłączane? Ja mam. 284. Nic nie miałem. Alberto, czy to ty tutaj przy nas jesteś? Albo ktoś inny? No bo Joanna, może to ty. Minus teraz jest. A nic nie miałem. No tak, to by na K2 też coś. Będę błysnął światłami. Dziwne. Będę błyskał chyba światłami. Z 517, to jest niemożliwe, zobacz. Józef. Józef? Józef. Czyli jeszcze Józef jest. Tu jest dużo. No tu była sala operacyjna. Więc... 283. Choć to ta, potem było porodowe, nie wiadomo co było wcześniej, jak to od pierwszej wojny światowej. Tutaj ogólnie było więcej, Paweł. Więcej oddziałów tu było, nie? Chirurgiczny też chyba to był. Czy potrafisz zrobić na nas głośny hałas? Rzuć czymś. Otwórz drzwi. Jasny. Skok. Czasami. Czasami. A zrób to teraz. W tej chwili teraz. Proszę, dla nas. Rzuć czymś. Otwórz jakieś drzwi. Żebyśmy hałas słyszeli. Albo przejdźcie po tym korytarzu, żebyśmy cię słyszeli. Żebyśmy twoje kroki usłyszeli. Zostawać. Zostawać. Dobra, ja na kamienicę nie mam, na razie kamienicę są. Znowu był jakiś skok. Znowu są skoki. Czyli kobanic nie ma na kamienicy. No, ciekawe, w którym... Gdzie jesteś? Gdzie byś... Może by tu gdzieś tego lampodę ostawić? No właśnie, byśmy albo gdzieś się rozstawili po prostu. Tylko gdzie? Tych głosów tak niby jest, jakieś głosy. Tylko ja myślę, że jak tu są głosy, to nie lepiej tu zostać, chyba mi się wydaje. A na dole byliśmy? Na tej piwnicy jeszcze nie byliśmy, nie? No to sprowadzimy się do tej piwnicy jeszcze może. No może tam faktycznie będą jakieś... A są skoki. Jak to znowu ta sama sytuacja. Chodziłem, nic nie było. Zobaczymy, piwnica to jest taka creepy też. No. Bóg. Stylizatornia, centralna stylizatornia. Ja, stylizatornia tu była, no. Tu były te maszyny do stylizatorni. Tu widzicie, to takie miała... To takie nowoczesne było, bo tu te stelaże, wszystko... Jego. Pasz, co słyszałeś jego, nie? Jego. Ja coś słyszałem, takie wycyczki kroków. Czekaj, to nie ma może miejscu na chwilę? O, słyszysz? Słyszę. Mamy moc. Ale jest tu ktoś? Dobra, Paweł, może ty się rozstawmy gdzieś. Sprawdzimy tu, możemy zawsze przejść potem do góry jeszcze, nie? No. Jakieś rempoda tu rozstawimy, czy coś? Płachta. Firanka. Ale to no. Kurde, to creepy wygląda ta firanka, nie? Też jakieś małe. Wydawanie pranie, tu była pralnia. Tu masz wydawanie pranie. O, prześwietlone. 10 do 11. Żeśmy się spóźnili już. Prania. Dobra, tu zostawię tego nam podaj. Zobaczymy tu. Zobaczcie, tu winda jak wygląda. No. Nie denerwuj się tak. W porządku, nie będę się denerwował. Są lodówki jeszcze. Chule, tutaj jest wielkie. Ktoś idzie. Ty. Ktoś idzie, to mi powiedział. Co? Czy ktoś idzie. Na aplikacji. Ciociu.
Czy grozi nam tutaj niebezpieczeństwo? No, te piwnice są nieciekawe. Tu jest jeszcze, zobacz, jakie tu jest wielkie pomieszczenie. Dobra, to gdzie to zostawiamy? Tam przy schodach? Do góry? Upadły. Także jak coś będzie, to może nie pewno. Pojawić się. O, skoki są. Przejdź po tych schodach. Szybko. Szybko, pojawić się, tam, szybko. Tam postawię pał na schodach. Dobra. Ja jeszcze gdzieś kapliczę. Ty cały czas są skazania teraz. Na czym? Na tym moim. Małe, bo małe. Dwa, 2, 11. Emocjonalny. No jest trochę teraz emocji. Czy możesz zejść po tych schodach, zbliżyć się do tego urządzenia? Tego czarnego z tą antyną. Potrafisz go dotknąć? Czy potrafisz to zrobić do nas? Albo tu w tym pomieszczeniu jest drugie urządzenie, które kolega postawił. Zejdź tam wskazanie. Może on się wstydzi, no. Proszę cię, jeżeli jesteś tutaj, ktokolwiek jest tutaj, to zbliż się do którejś z tych urządzeń, które tutaj dostawiliśmy. Pacjenci. Pacjenci. W takim razie, czy możecie się zbliżyć do któregoś z tych czarnych urządzeń, które stoją na ziemi? Jedno stoi na schodach, a drugie stoi w tamtym pomieszczeniu. Proszę cię, proszę was, zróbcie to dla nas. Pokażcie nam tutaj swoją obecność w ten sposób. A możecie dotknąć też te piłeczki. Tu ją położę. Jeżeli ją dotkniecie, ona będzie zaświeci się na kolorowo. On popchnął. Kto popchnął? Kogo? Czy doszło tu do jakiejś tragedii? Czy na skutek jakichś obrażeń po prostu ktoś stracił życie? Czy ktoś tutaj stracił życie? Jasny gim. Czy ktoś stracił tu? Wiele tu zginęło. Patrz, obraz. O, jakaś postać. Patrz. No, siedzi. Postać. Normalnie postać siedząca. Tyłem się trzeba na ciebie. Może to jakiś, nie wiem, prawny pacjent tego. Też już nie wiadomo, bo tu jest bardzo mało informacji. Nie wiadomo, co potem między tym wojną, tym wszystkim się tu działo. Też nie wiadomo. No to jest pan, ten szpital. No, niby jest po pierwszej wojnie ten szpital. Zawsze. No zawsze. Niby po pierwszej wojnie ten szpital tutaj był już stworzony po prostu. Mhm. Proszę, zbliż się do tego urządzenia czarnego. Przejdź po tych schodach do góry. Albo do tej kulki, która leży. Tej piłeczki pod schodami. Zrób to dla nas. Lata 60. Lata 60. 60. No. Akurat jak szpital. Mm-hmm. To się musiało coś stać. Teraz nie wiadomo, czy doszło do jakiejś tragedii, czy to chodzi o to, że tu umierali pacjenci, normalnie w szpitalu. Nie? Tu kurde ktoś stał. Przy tym, przy schodach, ale po tej stronie. Mm. Kurde, jeszcze powiadomiłeś. Czekaj, zrobimy. Teraz ja spróbuję z Tirem. Wpłynę to urządzenie, pokaż mi obraz. Pokaż mi to, co chcesz mi pokazać. Jest coś. Ptak. Dziękuję. Zbliż się do którychś z tych urządzeń czarnych. Nie, zaświeciło się. Nie, ja poszedłem tam tylko. Jest. No. A ja poszedłem, odszedłem teraz. To ja tam byłem, bo ja tam szedłem. Aha. O.
kurwa. Ale zobacz, odszedłem i się zaświeciło. No, emocje. Ale patrz, o, Renzo, tutaj kompletnie. Co to jest? Mm. Czy jesteś tutaj przy nas, tak? Czekaj, bo ten czujnik mi się wyłączył, a nie chcę tam podchodzić, żeby nie wystraszyć. A potrafisz raz tę piłeczkę dotknąć? A dotknął? Nie, znaczy nie, bo tam poszedłem, nie, chyba nie. Nie, bo to długo świeci, jak ona dotknąłby to długo. Ona nie gaśnie tak szybko. Tu postawię jeszcze kapnika. I ten mój czujnik tam przestał działać. A przestał, już przyszliśmy, ja tam odeszłem. Wiesz, teraz. Ale które to było teraz? Twoje czy? Twoje, moje. Czy możesz się zbliżyć do tego drugiego, które jest w tamtym pomieszczeniu? Ale to Paweł, ty tam duchłeś tak... Ja tam byłem, ja tam. Bo to myśmy myśleli, że to w ogóle jest z zewnątrz. No, że jakiś, a. Nie, że jakiś duch po prostu. Nie, nie, to ja byłem. Kto się zbliży do tego? Tyle imion padło przedtem. Już nie wiem, kto tutaj z nami jest. Czy możesz nam jeszcze raz powiedzieć? Kim jesteś? Się jeszcze raz. No. Czy to jesteś ty, kobieta? Bóg. Bóg. No na pewno nie jesteś Bogiem. To mi się tak wydaje, że jesteś Bogiem tylko. Jesteś zwykłym duchem. Poczułem chłód. Ale ja też, a tu może by tym przeciąg. Ja też poczułem, no może by tym przeciąg. Dobra, chcesz z nami porozmawiać, czy nie? Tak, czy nie? Czekaj, jasna wezmę, odpowiedź. Czekaj, ja wezmę tylko to moje urządzenie. Bo jak nie, to idziemy w dalszym kierunku. Jeszcze. A wiszę tego urządzenia. Czekaj. Zobacz, jak dotkniesz te piłeczki, ja ją tu położę, to ona też się zapali. Ale dziwne, że to reagowało akurat jak odeszliśmy. Tak, tak. Jakby to... No. Nie chodzi o to, jakby nas się obawiało. No, 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 możliwe. Bo my się oddaliliśmy, nie? Tak, tak, tak. I to zaczęło reagować. Nie obawiaj się nas. Proszę. Nie obawiaj się nas, proszę cię podejść tutaj. Uruchamiałeś to urządzenie. Nie musisz się nas obawiać. Dotknij to ten, możesz. Chyba, że się przeszedł koło tego. Do góry, no, po schodach. No. Chyba, że idziemy do góry, tam kontakt. No, bo tam też było dobre kontakt. No, bo nie będziemy tak rzędzić, nie? W tym. Co, idziemy tam może koło tych... Syn. Jak to się mówi? Syn. Poletówka tam była, nie? No, tam czy to były... Syn? Nie, to były sale operacyjne. Znaczy sale operacyjne, no, no. Czekaj. Ja tu pójdę tam. Więzień. Jesteś tu uwięziony? Drzwi są pootwierane, możesz stąd wyjść. Nie musisz tu być więźniem tego miejsca, tego szpitala. Dlaczego tu jesteś więźniem? Nie, bo... Ja myślę, że tu też w tym korytarzu było dość dużo tych odpowiedzi. Czekaj, no. Zostawię tu M-Boda. To zostaw w tamtej stronie? Kurde, dobra. A ja z tej strony. Ja. Lubię rozmawiać. My też lubimy rozmawiać. Lubię rozmawiać. To proszę, zbliż się jeszcze raz do tego urządzenia. Tak, tak, na tych schodach. Tu jest jedno czarne urządzenie, tam jest drugie, kolega postawił. Proszę, zbliż się do niego. Do jednego albo do drugiego. Mam dotknij tej piłeczki, która też leży. Się wydaje. Nie, tam idzie chyba przecież, ale... Patrz, jest coś. Masz coś? Pokaż. Ja by ktoś kurwa umarł. No. Ja pierd... Jakby ktoś zmarł, patrz jakby na łożu tym leżał, nie? Z wagoni.
Czekaj na tę piłeczkę, nie wiem. No nie ma nic. No uważaj na piłeczkę moją. Co? To u ciebie coś powiedziało? Nie. No to co ty kurwa? Przepraszam, zbliżam tego urządzenia tutaj. Przejdź się tym korytarzem. Nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Ja się nie denerwuję, nie. Ja jestem spokojny. Bardzo spokojny jestem. Cierpliwy. Możesz teraz tutaj się zbliżyć do tego. No teraz tych głosów tak jakby znowu ubyło, nie jest. Tak jakby te duchy przyszły, przywitały się z nami, no przedstawiły się na... Co? Medal. Medal. Las. Las. No, może tak być. No, mówi właśnie, że to reaguje do urządzenia, a jak nas nie ma. Teraz puścimy z... Jest? Jest tam, mhm. Ale czad. No korytarzu, ale ciary mam, ja żmię ciary. Czekaj, ja przejdę do ciebie. To jest daleko, 4 metry może. Czy... Dziękuję tobie, że się zbliżyłeś. Czy możesz zrobić to jeszcze raz? Tak jak przed chwilą to zrobiłeś. No ale patrz jak to jest daleko, no co by tam było? No nic, nic, nie, bo to musisz parę milimetrów tylko koło tej anteny dotknąć. Żeby to zadziałało. To jest niemożliwe, nie? Sprawdź sam SLS-em albo czymś. Mm-hmm. Nie wiem, co się przyszło. Stad. Też ci mówię, że ciągle coś słyszę. Stad jakieś kłasy było. No tam na zewnątrz, ale teraz coś innego słyszę. Nie ma nic. No to chyba z tego, z tej drogi tam słychać. Nic nie ma. No ale tak, czekaj, czekaj, zgaś to, no. Jak masz na imię? Zgaś mi na to z powrotem. Coś jest? Nie, dobra, to się odbijało, dobra. No coś myślałem przez chwilę. Ja mam na imię Dawid, jest ze mną Paweł, jest ze mną Kuba. Ty już nam powiedziałeś, jak masz na imię, nie? Jest tutaj, był mężczyzna i była kobieta. Dużo tych imion padło. A czy możesz przypomnieć nam, jak masz na imię? Z kim dokładnie rozmawiamy? Bo szczerze mówiąc, już nic głowy. Albo na potwierdzenie tego, że tu jesteś, zbliżcie jeszcze raz do tego czarnego urządzenia, które stoi w korytarzu, na ziemi. Ciebie się chyba pierwszy raz zaświeciło, jak to kupiłeś, nie? No. Znaczy nie, to się już tam na tych stawach Marcinka chyba tam. Aha. Chyba, że się przeniesiemy jeszcze w inny rejon, na górę, gdzie ta kaplica. Zobaczyć. No, możemy. SB7 wyszło w końcu też, nie? Wypuścić. Puścić. Bo tu jesteśmy teraz tu, nie? Tu do góry. Tu był chyba właśnie ten ginekologiczny. Tu pacjentki leżały po porodzie. No tu może na daksy wyjść. Co robimy? Idziemy tam, tam jest ta kaplica, nie? Gdzieś tu? Do góry, trzeba iść na górę. Tu i na górę jeszcze.